co ty opowiadasz, mówi, niemożliwe, żeby taka szkoła była. Gościu, pierwszy raz na oczy widziałem, nie? Siedzi, słucha i mówi, jak tam ci mówią, nie, nie ma takiej szkoły. A gościu się odzywa i mówi tak, chyba on mówi prawdę. Bo ja już to słyszałem, moja kuzynka chodziła tam do tej szkoły. Więc ona musiała opowiadać. Z 3-letniego ja pamiętam, taka czarna dziewczyna była. Ona gdzieś tam koło Świpy, gdzieś tam w tych rejonach. No co, ucichło? Gdzie te czarne oczy? No dalej, dziewczyny. To zależy, jak będę pociągnie. Obozy były fajne. No ja nigdy nie byłam. A jak szybki. A jak ksiądz nasz Marian, on jak się pakował na obozie, bo mu dyrektor kazał do domu jechać. Gdzie się pakował? No co? Złapał go u dziewczyn w namiocie. Nie, o Marianie Chomiaku. A pewnie. I mówi, cholera, pakuj się i do domu, ten już był spakowany. Oni byli przed nami, a myśmy na drugi dzień zajechali. I Zośka mówi, a ty co robisz? A no mówi, dyrektor mnie wysłał do domu. Spakowany, czekał, tylko nie wiedział, że. No gdzie zbierz ta szkoła? Czym miał? A ten tak się uchakrął, tak się uśmiał z tego. Bo on zadawał, gdzie się puszczał, że on się spakuje i chciał jechać. A wiesz, jak dyrektor rozmawia? Tam nie było. Pamiętam, kiedyś... No nie żarty, czy to naprawdę? No jak dziewczyny byś obok, kiedy się całowali, poszedłem tam na tydzień czy na tydzień, na studniczkę. Po tygodniu mieli wrócić i wszystkie lekcje zaliczyć. Główne to rozpoczęcie, przemawia dyrektor, a to tak, tam rozmawiają, tam się kręcą, tam się śmieją. Ja tak patrzę po tej sali i mówię, ludzie, jak wy byście byli u mnie w szkole, to co ja kończyłem i ktoś by coś takiego zrobił, to już studniówki nie ma. Wygnałby wszystko, splął i koniec. No bo tak nie wiem, jak dyrektor się miał, ja to musiała być cisza. Ja sobie talerzyk wymieniam. On odpuścił wszystko, wszelkie głupoty odpuścił, ale szacunek musiał. Proszę mi panią pomędnę. A popatrzcie, kobieta 98 lat. Proszę pan, ja wtedy miałem 60 lat. To używam, to też ja mam taką pracę, wiesz, że ciągle jestem na powietrzu. Słońce już, wiesz, czy to jest słońce, to jest trzaskano, no to wiadomo, że tak. No nie wiem, Maciuniu, no chodź maluchu, no chodź tu do mnie kochany, no chodź, mordo ty moja. Też przyszedł? Też przyszedł. Proszę pana. No tyle jedzenia, to przyszedł. On przyszedł na tańce. Jego też fotografuje? No jasne. Nie chcę wyjść. No jak tyle jedzenia, to co? Chcę tańczyć. Thank you.
Oczywiście, zanim zagramy kolejny przebój, chciałbym poinformować, że o godzinie 23 będzie wydawany gorący wasz, także nie przegapcie pani, bo coś gorącego wypić trzeba, a teraz już mam lada. Musimy się zrobić innego wyboru, wiesz, bo
twoje złote włosy. Piękny raz spotkanie nasze, jak stonosz gdzieś po nocy. Nad górami słońce świeci, srebrny dzień nad górami. Jedno w drugim się przegania, a my się spotkamy i razem. Żono moja, serce moje, nie ma zami, jak my dwoje. Jak my dwoje, nasza miłość się nie chwali. Nawet niebo się nie boi, nic na szczycie nie oddali. Nad górami słońce świeci, srebrny księżyc za górami. Jedno w drugim się przegania, a my co? A my się kochamy. I razem, żono moja, życie od dziś zostaje się.
Pamiętajcie o Barszczu. Saltato tu preparano e capri a bom. Menina que está contada e se passa a sentar. Minha massa, sua amor, toma nessa casa. Minha massa, se balada. Minha massa, se balada. Minha massa, se balada. Pura, até o som parar. Minha massa, se balada. Minha massa, se balada. Minha massa, se balada. Pura, até o som parar.